przystępujemy do punktu 4.4. To jest projekt Komisji Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej w sprawie opinii i wniosków do zmiany studiów uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Jest to projekt uchwały Komisji Budownictwa i Infrastruktury, w imieniu której głos zabierze pan przewodniczący Tomczak. Tak, bardzo. Komisja Budownictwa po zapoznaniu się i wyjaśnieniu przez pana Jana Kawę, wiceprzewodniczącego, jeżeli na dane pytania, kto się tam pytał, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodam jeszcze, że nie wszyscy radni, bo nawet ci, co są w nowej kadencji, nie znali sprawy z poprzedniej kadencji, które były zgłaszane, ale pan wiceprzewodniczący wszystkie te sprawy uwzględnił i naniósł na jako uwagi do Wydziału Planowania Przestrzennego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Kolega radny Zaleński, bardzo proszę. Ja bardzo przepraszam, ja ponieważ nie jestem w Komisji Budownictwa i sądzę, że są dla mnie tutaj niezrozumiałe, ja mam tylko krótkie wyjaśnienie. Tak, to jest do pana przewodniczącego komisji, albo do pana przewodniczącego. Co to są te skróty? ZN, MN? MN zabudowa 1, to są tereny zielone. Zielone, nieurządzone. To jest kierownicze tereny. Proszę państwa, jedna osoba jako zieleń nieurządzona. A MN to są tereny, które mają być albo są, albo mają być na naszą propozycję. Mieszkaniowa nisko. Pod zabudowę, tak? Pod zabudowę mieszkaniową. Mieszkaniowa nisko. Czy już wyjaśnione? Dobrze. Koleżanka Kuście, proszę. To znaczy, bardzo cieszę się, że tak myślimy, żeby to wspierać, to rozbudowę jednorodzinnych domów. To jest bardzo cenne, ale chciałam zapytać, czy mieszkańcy tych terenów mieli możliwość wypowiedzenia się na ten temat, czy jakieś konsultacje się odbyły, czy nasze tutaj uchwały w jakiś sposób nie zburzą pewnych spokoju tych ludzi, którzy w tych obrębach mieszkają, czy to zostało też w jakiś sposób przez komisję wzięte pod uwagę, chciałabym się dowiedzieć. W odpowiedzi, może ja odpowiem, w odpowiedzi na to pytanie czytam pismo pani prezydent Koterwy, które jest rozesłane do wszystkich rad dzielnic, w tym do naszej. I teraz czytam to pismo. Szanowni Państwo, oddajemy dziś w Państwa ręce materiał roboczy dotyczący zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Tu chciałbym położyć nacisk na słowa materiał roboczy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy to obok strategii rozwoju najważniejszy dokument planistyczny gminy. Jest ono sporządzane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ze zmianami. Studium nie jest wprawdzie aktem prawa miejscowego, ale daje podstawę do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dzięki którym wizja zawarta w studium przekłada się na lokalne prawo i kształtuje rozwój miasta. Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy, władze samorządowe zobowiązane są do okresowego sporządzania oceny aktualności studium i planów miejscowych. W efekcie takiej oceny przeprowadzonej w 2007 roku Rada Miasta Krakowa stwierdziła konieczność dokonania aktualizacji uwarunkowań oraz zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w zakresie ustaleń dotyczących układu komunikacyjnego, środowiska przyrodniczego, zasobów i terenów mieszkaniowych,
a także realizacji polityki przestrzennej w zakresie planowania przestrzennego. Prace nad tym ważnym dla zachowania ładu przestrzennego miasta, jak i racjonalnego gospodarowania przestrzenią dokumentem trwają od roku 2007, kiedy to Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę numer 18/229/07 z dnia 4 lipca 07 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium obowiązującego w Krakowie od 2003 roku. Zespół pod kierunkiem profesora Jana Chmielewskiego opracował uwarunkowania stanowiące swoiste ramy funkcjonowania miasta w poszczególnych sektorach gospodarki. Po odebraniu tej części opracowania prezydent miasta Krakowa powołał zespół autorski pod kierownictwem architekt Elżbiety Koterdy, zastępcy prezydenta miasta Krakowa do spraw rozwoju miasta, który w październiku 2011 roku we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego przystąpił do opracowywania kierunków zagospodarowania przestrzennego. Opracowując kierunki zagospodarowania przestrzennego, określono cele rozwojowe miasta, którymi są: europejska metropolia jako ośrodek nowoczesnej gospodarki i wysokich technologii, nauki, kultury i turystyki oraz miasto przyjazne mieszkańcom, atrakcyjne dla zamieszkania i pobytu. Jednym z najważniejszych narzędzi służących osiągnięciu tych celów jest rozwój, a nie rozbudowa, co należy rozumieć jako racjonalne, zgodne z zasadami ekonomii przestrzeni, wykorzystanie istniejących zasobów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, a jednocześnie ścisłą ochronę terenów zielonych. Oznacza to także prymat zasady oszczędzania przestrzeni, która ma być wykorzystywana w sposób bardziej intensywny w procesie realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego miasta w kolejnych dekadach. W konsekwencji tego w przygotowywanym dokumencie wyznaczono sztywne granice między terenami inwestycyjnymi a terenami wolnymi od zabudowy. Tematyka studium jest bardzo szeroka, wielowątkowa i interdyscyplinarna. Efektem tych prac winien być najlepszy z możliwych kompromis pomiędzy szansami i aspiracjami z jednej strony, a z drugiej ograniczeniem i możliwościami, jakie są dane Krakowowi poprzez m.in. jego położenie na mapie gospodarczej Polski i Europy, warunki geograficzne, demograficzne, wielowiekową historię i tym podobne. Jak najwyższa jakość dokumentu i precyzyjne jego zapisy są przedmiotem troski władz miasta. W sporządzonej zmianie studium obszar Krakowa został podzielony na 63 strukturalne jednostki urbanistyczne, którym nadano nazwy nawiązujące do nazw zwyczajowych. Stanowią one zespoły urbanistyczne o wspólnych cechach przestrzennych. Podział ten ma na celu z jednej strony ułatwić zapis kierunków zmiany studium, z drugiej zaś ma być pomocnym przy realizacji polityki gminy miejskiej Kraków. Procedury sporządzania studium zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku uwzględniają partycypację tzw. czynnika społecznego poprzez składanie wniosków, udział w dyskusji publicznej i wyłożenie projektu dokumentu do publicznego wglądu oraz zgłaszanie uwag. Jest to minimalny katalog czynności proceduralnych, którego wypełnienie warunkuje legalność procedury prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego.
wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym, nie chcąc jednocześnie ograniczać udziału społeczeństwa jedynie do wypełnienia katalogu czynności ustawowych, przekazując Radom Dzielnic ten materiał, wierzymy, że przyczyni się to do lepszego, pełniejszego i powszechnego zrozumienia istoty i wagi dokumentu, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju gminy miejskiej Kraków i jej mieszkańców. Niech zainicjowana w ten sposób dyskusja posłuży rozwojowi i dobru naszego wspólnego Krakowa. I tu jest fragment, który dotyczy bezpośrednio pytania koleżanki radnej. Liczymy na to, że uwagi zgłaszane przez Rady Dzielnic będą się odnosić do zagadnień przestrzennych, istotnych w skali obszaru dzielnicy, również w skali lokalnej, jednak nie będą one mieć charakteru uwag indywidualnych. To pole działań pozostawiamy dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, właścicieli i dysponentów działek na czas wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu. Czyli to nie jest w tej chwili wyłożenie studium do publicznego wglądu, a Biuro Planowania Przestrzennego w swoim czasie wyłoży studium do publicznego wglądu i w ten czas mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii. Czytam w dalszym ciągu pismo. Wszelkie sugestie do przedkładanego dziś Państwu materiału prosimy zgłaszać do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ulica Sarego 4, do końca miesiąca stycznia 2013. Jednocześnie informujemy, że obecne spotkanie ma charakter informacyjny, zapewnia możliwość dyskusji nad rozwiązaniami projektowymi i umożliwia Radom Dzielnic wprowadzenie zmian do przedstawionego materiału. Spotkanie nie ogranicza, a tym bardziej nie wyklucza udziału dzielnic w dyskusji publicznej i wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu. Podpisała zastępca prezydenta miasta Krakowa do spraw rozwoju miasta pani Elżbieta Koterba. Myślę, że ten list odczytany wyjaśnia koleżance radnej do końca istotę problemu. I to by było tyle. I w tym momencie przystępujemy do dyskusji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Kolega radny Dziedzic. Znaczy, jeśli można też na Twoje pytanie odpowiedzieć w takiej kwestii rozwoju, powiedzmy, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne. Myśmy starali się tutaj na komisji podkreślić to, żeby pewne obszary pozostały podomykane, jeżeli chodzi o struktury zabudowy w jednorodnym stylu. Czyli powiedzmy, jeżeli jest zabudowa, która jest zabudową mieszkaniową niską, czyli domki jednorodzinne, powiedzmy do 9 metrów kalenicy lub 11, żeby w obszarze pewnych ulic stworzyły one tak jak gdyby zamknięcie, że dochodzą do ulicy i ta ulica powiedzmy determinuje to, że potem jest następny obszar, który jest powiedzmy tą zielenią niezagospodarowaną. Bo w tym momencie były takie wcinki, że niektóre ulice były ograniczone dotychczasową zabudową, a zaraz za tymi domami kończyła się powiedzmy strefa ta właśnie mieszkaniowa niska, a pojawiała się zieleń niezagospodarowana. I tutaj staraliśmy się na komisji, rozmawialiśmy na ten temat, bardzo fajnie to, że nam powiedzmy wyłożył, w jakim to ma zakresie się pojawić i czym to potem skutkuje. Jeżeli wskażemy taką właśnie zabudowę w rejonie domków jednorodzinnych, jeżeli by to zostało powiedzmy przyjęte i powiedzmy w miarę
zaopiniowany przez tą strukturę, która powiedzmy ten plan będzie tworzyła, to stworzy to takie ramy powiedzmy tych przestrzeni takich zagospodarowanych w jednej strukturze. Uregulowanych. Dziękuję bardzo, koleżanka Madej, bardzo proszę. No to ja już odpowiem może Andrzejowi, że moja działka, która do tej pory była jednorodzinna, teraz sobie ją przerobili na wielorodzinną, wysokościową. Przez to, że jest szpital blisko i tak dalej i teraz no mój dom, który jest mały, to jest, nie wiem co ja teraz mam robić. Więc wcale to nie wierzę już w takie... Nie jest to koleżanko, prawda? Zaraz, momencik, panie Gawarz, proszę wziąć nas... Proszę wziąć na wstrzymanie. Czy koleżanka radna już skończyła, czy jeszcze skończyła? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Kolega Dziedzic, proszę bardzo, drugi raz. Nie będę liczył, nie będę liczył, ale znaczy, masz minutę czasu. Dobrze, tylko rozumiemy cię, no to akurat ten twój problem wynikł de facto nie z naszej winy, ani nie z poprzednich ewentualnie, już tak powiem, radnych, którzy w poprzedniej kadencji uczestniczyli w obradach, tylko to jakby z góry zostało narzucone i to de facto nas potraktowano jako taką opiniotwórczą komórkę, która powiedzmy istnieje, ale powiedzmy nic nie ma do powiedzenia w tej kwestii, także tutaj cię wspieram w każdej twojej powiedzmy wypowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze, pani radna, może dana tak fajnie? Ja mam taką prośbę, że żeby radni zagłosowali o zwiększenie obszaru zabudowy pod budownictwo jednorodzinne, bo tutaj mieszkańcy mają słuszne uwagi, bo na przykład jest działka i w koło jest obszar zabudowy, a tu jest tylko jedna działka w środku, jest droga. I właściwie czym to motywować, że ta jedna działka jest niebudowlana, skoro wszystko jest terenem budowlanym. I bardzo bym prosiła radnych, żeby rozważyć, żeby skonsultować to z mieszkańcami. W miarę ten po studium zadawala moich wyborców, ale jednak nie wszystkich. Proszę państwa, gwoli ścisłości. W tym momencie nie jesteśmy na etapie konsultacji społecznych. Pani prezydent jasno napisała w swoim piśmie, że Biuro Planowania Przestrzennego w odpowiednim czasie wyłoży ten plan, i w ten czas każdy mieszkaniec tego miasta będzie miał możliwość wypowiedzenia się na temat tego planu. I to tyle gwoli konkretnej odpowiedzi. Ale żeby może mieszkańcy, żeby radni zagłosowali o powiększenie globalne. Oczywiście tego. Może koleżanka apelować i radni ten apel usłyszeli. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, zanim oddam głos panu Kamil? Jeszcze się zgłasza Stasiu Marczak. Pani Danusiu, na początku powiedziałem właśnie przy głosowaniu projektu tej uchwały, że pani tu w niedzielę, ja przyjechałem, bo dzwonił do mnie, bo pojawiły się takie rzeczy, które wcześniej na studium jeszcze za pana Chmielewskiego były i do nas dotarły, bo mam na to mapki, powiększone, konkretnie jeden przykład podam. Jak się wjeżdża do Uczanowic, jest figurka, nie? I poprzednio było zaznaczone, że od figurki teren zabudowany, aż wzdłuż całej drogi, bo to jest Uczanowicka, wzdłuż całej drogi. I po lewej stronie miały być te małe działki, co są, pod zabudowę. To po lewej, co są takie, wow, tam ma kordyni, takie małe, nie pod zabudowę. I jeszcze pan Sendorek jak był, wiecie jak jest Jasełkowa, jak leci, dawniej były zaznaczone, tylko że poprzed kątem i pod zabudowę. Nie wiem co się stało, że teraz jak zobaczyli na ten projekt, to on się cofnął do tamtych poprzednich ścisłów. Ale pan Jan wszystko to naniósł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ty jeszcze żeś chciałeś? Nie. Kolega Kana, bardzo proszę. Odpowiadając koleżance Matrucynie. Teren. Osiedla, nie trzeba mylić planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium. W studium starym było MW, w studium nowym
teren ten jest oznaczony jak, jako NNW. Co to oznacza? Wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, niskiej intensywności do 16 metrów wysokości. A MN jest do 11 metrów. Taka jest tylko różnica. Nie są przewidziane tam żadne duże bloki. A budownictwo jednorodzinne do 16 metrów wysokości kalenicy jest przewidziane. Teraz jeszcze może dwa słowa uzupełnienia. To spotkanie odbyło się 10 stycznia. Kolega Walczak był ja powiadomiłem zainteresowanych mieszkańców Łuczanów i koleżanka poinformowała. Nikt nie przyszedł i to się nikomu nie zależy. Druga rzecz. Wnioski, któreśmy złożyli w 2008 roku, zostały około 40-50% uwzględnione. Teraz wnioskujemy o następne tereny, tylko musimy sobie zdać sprawę, że nie wszystko będzie budowlane. Nie wszystko, bo nie ma tendencji, żeby te wnioski, te tylko uwagi, które tu przygotowaliśmy, zostały uwzględnione, to będzie bardzo dobrze. Ale ja to wątpię, żeby to wszystko zostało uwzględnione. Będzie wyłożenie planu, ludzie mogą się starać, mogą wnosić. Ja przygotowałem to, co było 10 stycznia. Pod te wymagania, założenia miasta przygotowane zostały. Kolega skończył, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie tej projektu, tej uchwały? Nie widzę. Proszę Państwa, no w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu. Więc tak, przy dwóch podjęliśmy uchwałę, 18 głosów za, przeciw 0, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została przyjęta, dziękuję Państwu uprzejmie. Przechodzimy do punktu następnego.